Cześć wszystkim, tutaj Tuśka. Witam w kolejnym odcinku Od Zera do Milionera. I witam po długiej przerwie. Przerwa była spowodowana tym, że się przeprowadzałam. I tak właściwie to chyba tak, od piątku nie miałam internetu, dopiero dzisiaj, dzisiaj mam internet i w końcu mogę coś nagrać, co mnie bardzo, bardzo cieszy, bo za tym tęskniłam. No ale niestety musiałam wytrzymać bez internetu aż weekend, ale jakoś dałam radę. Internet to nie jest całe moje życie. Chociaż, no nie powiem, tęskniłam za nagrywaniem, tęskniłam za wstawianiem filmików i mam nadzieję, że w tym mieszkaniu teraz jestem w innym pokoju zupełnie i mam nadzieję, że nie ma tutaj bardzo dużego pogłosu, bo myślę, że jakieś echo można usłyszeć, ale no nie wiem, mam nadzieję, że wszystko będzie ok. I no w sumie tyle, jeśli chodzi o mnie. Pewnie więcej będę gadać o tym podczas dodawania jakichś innych filmików, których będę budować. Ale na razie zajmiemy się naszą serią. Przygotowuję się też powoli do nowej serii. Buduję domki, tworzę rodziny, bo chcę stworzyć całe osiedle. No i mam nadzieję, że seria Od Zera do Milionera skończy się, no, albo zmieści się, może to lepsze słowo, zmieści się w 30 odcinkach. Ale no nie wiem jak to będzie. Mogę mieć tylko nadzieję, że nam się tak uda to zrobić. Smrodek sobie gdzieś poszedł, chyba. A nawet może i w mniejszej ilości, ale 30 to akurat byłaby, no, taka bardzo ładna liczba na zakończenie. I wiem też, jak już chcę zakończyć serię. Zastanawiam się właśnie, czy chcę, żeby Oliwka i Grzegorz mieli dziecko. Niby mam tu pokój dla dziecka, tylko musiałabym cały ten pokój przerobić. No i tak właśnie średnio mi się to uśmiecha. I widzę też, że w tym pokoju chyba światła nie ma. To samo tutaj w korytarzu. Więc szybko zakupimy jakieś światło. Bo troszkę bida. I nie wiem, czy nie wezmę tego światła. Bardzo lubię to światło. Jest naprawdę bardzo, bardzo urocze. A do tego pokoju, skoro to ma być pokój dziecięcy, może dam taką o lampeczkę. No i już, dobra. Zastanawiam się, czy Saszka mogłaby mieć dzieci z Kaprysem. Chociaż Kaprys nie jest najpiękniejszym psem. Ale może? Chyba zachęcimy Saszkę, żeby... Oj. Zawołajmy ją. To po pierwsze. Niech ona szybko do nas przyleci. Kaprys sobie tam stoi. Skoro Loki nie chce mieć z nami dzieci, przecież jest mi przykro, to być może chociaż Kaprys będzie chciał mieć z nami szczeniaczki. Bo chciałabym w końcu zobaczyć, jak to wygląda. Zobaczmy. Tak, można, zobaczymy. Tylko właśnie nie wiem, od czego to zależy. Musiałabym chyba o tym gdzieś poczytać. Tylko nie wiem o czym. Zobaczymy. Saszka idzie. My idziemy spać przez ten czas. Będziemy śledzić znowu Saszkę. Będziemy to robić do skutku. Chyba, że ktoś wie, od czego zależy to, czy Saszka będzie miała potomstwo. Czy my musimy się jakoś zakumplować z tym psem? Czy to Saszka ma być zakumplowana z tym psem? Ciężko mi... O, uciekł chyba. O, biedna Saszka. Tak mi jej szkoda. Chciałabym, żeby miała małe szczeniaczki. Żeby były mini Saszki. Nie mogę iść spać. Dobra, lustro przeszkadza. Dobrze. Zaraz to zmienimy. Tak to jest, jak się używa kodów. Później nic nie działa. Zobaczymy, czy to wystarczy. Wydawało mi się, że to mogło... O, dobra. Chyba było jednak troszkę za mało tego miejsca. Musieliśmy to wcisnąć. Co mi się za bardzo nie podoba, ale chyba jest okej. A Smrodek dalej jest gdzieś w jakiejś podróży. Wszyscy śpią. Może zrobimy sobie wszędzie automatyczne przełączanie.
Nie wiem, czy to ma wpływ na to, ile płacimy. Być może. W ogóle mało wiem. Łapię się na tym, że coraz mniej wiem o tej grze. A, i w końcu robimy może... Przeszukajmy kieszenie i zrobimy pierwsze pranie. Zobaczmy, ile znajdziemy. 10. 10 simoleonów. Grzegorz jest szczęśliwy. Włóż do pralki. Zaraz włożymy. Będziemy mieli świeżutkie ubranie. Na szczęście nie musimy patrzeć na to, jak tutaj się wszystko pierze. Wszystko jest ok. Upierz pralkę. Aha. Włączymy je do prania. Może nam się też uda ulepszyć tą pralkę jakoś. Weź resztki. Ojej, czy resztki to są lody? Czy ja będę jadła lody na śniadanie? W takim razie Oliwka musiała też jeść lody. Weź resztki. Co jest tym razem, że nie działa? Dobra, coś nie działa. Dobry początek. Bardzo dobry początek. Zjedzmy owsiankę na śniadanie. No, to mogę zjeść. Dobrze, chociaż tyle, że ta lodówka nie jest całkiem popsuta. Mam nadzieję, że zaraz Oliwka się wyśpi. To weźmiemy sobie, może zaraz też skorzystamy. Czy to już się zrobiło? Jest to zielono. Wyładuj i przenieś włóż do suszarki. Szybko się całkiem zrobiło. Myślałam, że to będzie dużo dłużej trwało. Dobra. Wysusz ubrania. Dobra, i te ubranka będą się nam suszyć. A my przez ten czas... Zobaczymy, że te resztki możemy wziąć. O, jedzenie z mikrofali mu nie smakuje? Może to jest słaba mikrofala. Dobrze, Grzegorz, posprzątasz. Gdzie jest ten smrodek? Tego nie ma? Saszka sobie śpi. Nie możemy tych resztek zjeść. No to dobrze, zjemy sobie. Też zjemy owsiankę. Grzegorz niech się umyje. O, jest i on. Smrodek wrócił ze skarbami. Powiesimy sobie piórka. Czy ja tu idę, czy nie idę? Idę. Idę żwawo. Wyszczotkujemy smrodka. Zobaczmy też... A mam lody! Ja bym to chciała wyrzucić, ale dobra. Powieźmy sobie te piórka, których nie mamy. Tak, żeby były różne. Raz. Dwa. Dobra, to mamy to, to... Out. Co z tym mogę zrobić? Czemu nic nie mogę... A, może ona to je. Jest bardzo prawdopodobne. I czemu smrodek jest... A, no tak, głodny. Aj, biedny smrodek. Dobrze, zobaczmy, czy ja mogę otworzyć klinikę. Otwórz. Jest otwarte. Uuu, to przydałoby się kogoś jeszcze zatrudnić. A wiem, że mogę. W takim razie... Nie będziemy musieli do niej co chwilę jeździć. Co jest bardzo, ale to bardzo dobrą wiadomością. Będziemy mogli skupić się na Saszce. Zobaczymy. Więcej opcji. Opieka nad zwierzakiem. No teraz chyba... Wyszczotkujemy. Teraz Saszka nie ma już ochoty na jakieś miłosne przygody. Hm.
Więc przejdziemy się na spacerek. Albo pobiegamy, o. Tylko nie wiem, czy ona będzie chciała, bo ona jest leniwa. No ale chce, jakąś śliczną smycz. Znaczy nie smycz, tylko obroże. Dobra, oni idą pobiegać. I muszę pamiętać, że ta klinika jest otwarta. Co robi mój smrodek mały? Wypuścimy go na łowy. Niech nam coś fajnego przyniesie. Zadowolony jest z tego, bardzo widzę. A sami zajmiemy się niestety tym nieszczęsnym ogrodem. I przy okazji... Aha, biegają. Dobra, oni biegają. Wróć do domu. A ja przez ten czas będę się zajmowała ogrodem. Za dużo to sobie nie pobiegali. No ale... Może wrzucimy ją na Simstagrama? O Jezu, ile nam dom pozwoli. Chyba nie bardzo. Czy to jest naprawdę... Oj... Zrobimy te kilka zdjęć, bo... Nie tak miało być. To mogę sprzątnąć. Zobaczmy, czy mogę... A! Wyjmijmy te ubrania. Aha. Słuchaj... To co? Wyładuj i otóż pranie? Suchość, wilgotne? Nie no, wysusz te ubrania. Ulepsz. Nie mam niczego do... takiego poziomu też nie mam. Majsterkowanie 1, a jak tam u oliwki? 3. Czy ona coś może zrobić? Też nie. Kurczę, szkoda, bo chciałam tutaj jeszcze troszkę... zrobić coś z tą pralką. Plonów na razie nie zbieram. Kto to idzie z takim czerwonym nosem? Czy to jest nasz... A nie, to jest Robson. Ojej, no jak on wygląda? Jaki smutny! Robson! Boże, co się dzieje? Maluszku. Znaczy, nie taki maluszku, ale... Saszka coś kombinuje, widzę. No biedny. A tutaj też chory. No same chore zwierzaki. Oho! Jest. Zdrajca mały. Zadowolony z życia. Kurczę, taki ładny piesek, no. Loki, czemu nam to robisz? Jeszcze smród się za nim ciągnie. Bardzo dobrze, Lokiemu. Bardzo dobrze. Dobra, tu się suszy. Oglądaj pranie. Jest bardzo fajne zajęcie, widać. Nie wiem, czy jest sens zbierania... Dobra, smrodek nam zaraz coś przyniesie. Nie wiem, czy jest sens zbierania tych roślin, bo nie pamiętam, szczerze mówiąc, kiedy one urosły. Ale widzę, że tu są jeszcze takie malutkie owoce. Chociaż nie wiem, czy to ma w ogóle sens. Poczekamy. Poczekamy jeszcze jeden dzień. I wtedy sprawdzimy, czy nam coś urosło. Przez ten czas podamy jakiś dobry obiadek. Kluski z czosnkiem. Grzegorz jest wciągnięty przez pranie, raczej suszenie. Ale myślę, że dobrze by było, jakby skorzystał. Zaraz będzie obiadek. Przyszła żona mu zrobi obiad. No tak! On się jeszcze w ogóle nie oświadczył. Może czas najwyższy? Suche, czyste, suche. Wyładuj i odłóż pranie. Dobra. Nie, nie ty. Grzegorz. Wyładuj i odłóż pranie. No dobra. Wszystko jasne. Weź porcję.
Jak to wygląda? Czy to wygląda w miarę okej? Wow, chociaż raz chyba. Chyba jest smaczne! No chociaż raz! A nie, jakaś breja. Smrodku, smrodku. Smrodek naprawdę śmierdzi, z tego co widzę. Tylko gdzie on teraz zostawił ten prezent? Niósł nam taki ładny prezencik. O, jest, dobra. Jest, jest, jest. Otworzymy, zobaczymy, czy to coś cennego. A, i tutaj zostawił pióra chyba. Tu jeszcze coś leży. Kolejny prezent, dobra. Diament! Kochany smrodek! Coś tu przebiegło? Wiewiórka! Wiewiórka! Ej, to oni naprawdę zrobili wiewiórkę! Trochę taka kanciata, ale no niech będzie. Bardzo ładna wiewióreczka. ON. Nie to miałam zrobić, to miałam zrobić. Ciekawe, gdzie biegnie. A, o. Uchwyciłam ją chyba w idealnym momencie. Dobra. Czyli tak, co my dostaliśmy? Diament? Myśl w świecie. Tego nie chcę. To też sprzedamy. Nam to w sumie niepotrzebne. A na ścianie powiesimy kolejne piórka, o ile się nie powtarzają. Ale się powtarzają, dobra. Sporo warte. Zamkniemy klinikę. Smrodek. Coś zarobiliśmy? Sporo! Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Klinika sama na siebie może już zarabiać. Co mnie bardzo, bardzo cieszy. Myślę, że. Ale to już w następnym odcinku do niej się przejedziemy. Tylko dzisiaj jeszcze Oliwka wybierze się na ściankę. Podróżujemy i podróżujemy sami. Zobaczymy, czy możemy zrobić coś nowego. To po pierwsze. A po drugie, właśnie myślę, że w kolejnym odcinku wybierzemy się z powrotem do kliniki, zatrudnimy nowego pracownika, a starego pracownika jeszcze podszkolimy i myślę, że jakoś to będzie nam tutaj szło. Dobra, chodźmy na tą siłownię. O, widzę, że właśnie już z chwilą mi mignęło, że w klinice mojej nie usunęłam dachu, znaczy takiej wystającej części. Ale to właśnie przy okazji, jak już następnym razem się tam wybiorę, to wtedy to naprawimy. Może, a nie, trzeba będzie przesłać też te nasze pieniądze trochę. Dodać troszkę ambrozji, jeszcze ich trochę powyrabiać. I wtedy myślę, że będzie ok. Wspinaj się w przewieszeniu. Jeszcze nie umiem. Dobrze, no to w łagodnym nachyleniu. Jest festiwal miłości. Tutaj już ktoś ćwiczy. Zróbmy może pełne ściany. Zobaczmy, co tu się dzieje. Ćwiczy Brandt. Nie wiem, czy to w ogóle nie wygląda troszkę za surowo. Zrobiłam to chyba całe z betonu. Ale jednak jakoś pasuje mi do klimatu tego miejsca. No i dalej zapomniałam dodać tu jakichś stolików. Miski są, nawet kuwetę dodałam już od biedy. Ale spójrzmy, jak się ma Oliwka. No chyba nieźle jej idzie. Sobie coraz lepiej radzi z tym wspinaniem. Może spróbujemy na tej ścianie się troszkę powspinać. Ale chyba okej nam idzie. Jesteśmy pewni siebie, to myślę, że nam jeszcze to pomaga. Może nam nawet kolejny poziom wskoczy. Dobra, zobaczmy teraz, czy uda nam się zrobić wyzwanie. Wyzwanie. Wyzwanie w pionie łatwe. No i dobrze.
powinno być ok, powinniśmy sobie z tym poradzić. Szkoda, że tu się tak wyświetla to dziwnie. Szkoda, że nie można naprawdę tego tak powiększyć, żeby oni mogli się tu wspinać, ale... Upadła. Ale myślę, że jest ok. O! Nie zdołała ukończyć wyzwania wytrzymałościowego. O, pozwól jej mięśniom trochę odpocząć, nie spróbuję ponownie. No dobrze. Troszkę pewnie smutno, ale zadowolona jest. Dobry trening. Dobre wibracje. No dobra. Chyba nieźle jej poszło. Więc myślę, że możemy wracać do naszego domku. Weźmiemy tam prysznic. Tu chyba nie będziemy brali prysznica. Tak jest, widzę, pozajmowane. No. Nie ma sensu. Więc niech oliwka... Niech sobie idzie ta oliwka. Jak to dziwnie wygląda, jak to jest tak pusto. Ale właśnie też od razu powiem, że w przyszłym let's playu, tak to nazwać, no w przyszłej serii, którą będę robić, wykorzystam właśnie Newcrest, wykorzystam tą okolicę, chociaż może nie będzie tutaj aż tak pasowało, ale nie mogę znaleźć sobie miejsca, gdzie pasowałby taki bardzo nowoczesny styl. Styl mieszkań, jeśli chodzi o zewnętrzny wygląd, no bo wewnątrz to wiadomo, można sobie zrobić co się chce, ale no jakoś nie mogę sobie znaleźć miejsca na takie mieszkania i uznałam, że Newcrest będzie najlepszą opcją i wszystko buduję tam, chociaż jeszcze nie buduję na nowej grze, tylko tam na starej, to no postaram się umieścić wszystko w jednym sąsiedztwie w Newcrest. Bo myślę, że... Mam nadzieję, że tak będzie najlepiej. Troszkę spędzimy czasu też z Saszką. No i się na pewno wykąpiemy. Właśnie jak Saszka wygląda? Czy ona jest czysta? Chyba jeszcze okej jest. Jest bardzo słodziusia nasza Saszka. Nawet krzaki może wąchać. O, inspiracja do gotowania. Grzegorz chociaż raz jest zadowolony. Też bym była zadowolona, jakby mi ktoś taki dobry obiadek zrobił. Chyba już jej nie przeraża telewizor. Więc myślę, że teraz skupimy się... Już teraz, jak już dochodzimy do końca serii... Nawet nie mam pojęcia, który to jest odcinek. Będę musiała sprawdzić, jak skończę nagrywać. Myślę, że już skupimy się na Oliwce i na Grzegorzu. Na ich relacjach. Wybierzemy się może do innej części Brindleton Bay. Części, w której znajduje się latarnia. I być może spróbujemy, bo chciałabym zobaczyć, jak wygląda tam Barabara. Chociaż nie wiem, czy już może... To nawet robiłam tu. W każdym bądź razie chciałabym pokazać, jak to wygląda. Bo może nie wszyscy to widzieli. I być może Grzegorz i Oliwka przeżyją tam jakieś miłosne uniesienia. W sumie ich pierwszy raz, bo tutaj jeszcze nie robiłam nimi nic takiego zdrożnego. Więc na dzisiaj to już koniec. Bardzo, bardzo wam dziękuję, że obejrzeliście. I do usłyszenia następnym razem.